wszystkie osoby, które narzekają na ruskich jako sąsiadów w Tajlandii, to mam wrażenie, że nie mieli za sąsiadów, uwaga, poczekajcie sekundę, Chińczyków, którzy właśnie teraz obok mnie przeszli i nie chciałem głośno mówić. Wiele osób im pisze w komentarzach i tak dalej, że jest wiele ruskich, słaba dzielnica, bo jest wiele ruskich. Ja z ruskimi jeszcze nigdy nie miałem żadnego problemu, ale za to tutaj, dzisiaj, nie dzisiaj, tylko od dwóch czy trzech nocy i dni w hotelu Lunar na Patong mam sąsiadów Chińczyków. Młoda grupka, mieszkają po jednej stronie naszego pokoju i po drugiej stronie naszego pokoju. O! I nawet nie wiem, czy to nie są ci, bo drą się właśnie tak, jak się drą przez całe 3 dni. Słuchajcie, ja uważam, że Chińczycy są o wiele gorszymi sąsiadami niż... Idą tutaj. O wiele gorszymi sąsiadami niż Ruscy. Mieszkam w Pattaji, gdzie jest dużo ruskich i są to zazwyczaj osoby dorosłe, myślę, że 40+, z rodzinami, z dziećmi i ogólnie są to normalni ludzie. Normalni, cicho się zachowują, nie imprezują wcale jakoś tak dużo. Przynajmniej w moim doświadczeniu. Wszystko jakby jest tak normalnie, jak z normalnymi ludźmi. A ci Chińczycy to są jacyś walnięci. Oni są... Łazić nie potrafią po chodniku, po korytarzu. Idą, człapią tymi swoimi nogami, klapkami zazwyczaj, jakimiś za dużymi albo w ogóle jakimiś dziwnymi. Na wielkich podeszwach. Jak hotelowe są drzwi i jak się tych hotelowych drzwi nie domknie, to często jest tak, że te drzwi pikają, że są niezamknięte. To oni nie zwracają na to uwagi. Pikało ostatnio pół godziny, aż w końcu gdzieś ktoś wyszedł, wszedł, zamknął je lepiej i zgasły. Za chwilę znowu ktoś wychodzi, wchodzi, nie domknął drzwi, znowu drzwi pikają jak taki alarm i się drze to na pół hotelu przez następne pół godziny. W ogóle no, na tyle są zamotani, że ja miałem takie niedomknięte drzwi, tylko przez chwilę nie działało mi, miałem popsutą klamkę, musiałem to, byłem zgłosić i tak dalej. To wyobraźcie sobie, że przez tą chwilę tylko, kiedy miałem popsutą klamkę, dwóch Chińczyków, znaczy najpierw dwie babki akurat. Jedna młoda dziewczyna wparowała nam do pokoju i bo ona nie wiedziała, że to nie jest jej pokój. Pomyliła sobie, bo mieszka jedne drzwi dalej. Za chwilę, 10 minut później, gdzieś tam coś znowu łażą. Następny ktoś nam wparował do pokoju, zanim przyszła obsługa i naprawiła nam drzwi. Dwa razy w ciągu dosłownie pół godziny dwie różne osoby wparowały nam do pokoju, bo pomyliły drzwi. Ja uważam osobiście, że Chińczycy są o wiele gorszymi sąsiadami niż Ruscy. Przynajmniej ja takie miałem tutaj doświadczenia w Tajlandii i ja uważam, że Chińczycy są gorsi. Uważam, że są bardziej zamotani, krzyczą dużo głośniej, człapią nogami, nie myślą w ogóle, do którego pokoju wchodzą i tak bezmyślnie różne rzeczy robią. Jak właśnie są w restauracji, często krzyczą, jest ich bardzo dużo. Teraz szli do taksówki, właśnie teraz przed chwileczką w hotelu wsiadali, też ich było słychać z drugiego końca hotelu. Także naprawdę są o wiele głośniejsi niż Ruscy czy nawet Polacy, serio. Ja właśnie wchodzę do 7-Eleven, bo żegnamy się z Patong na razie. Będziemy tutaj jeszcze za jakieś tam 3-4 tygodnie. Idę właśnie po jakieś małe śniadanko. Na śniadanko to ja lubię 7-Eleven tosta. Jednego biorę z szynką i serem, drugiego z parówką dla Emi i jeszcze gotowe jajka. Na szczęście są, już wam to pokazuję. Można kupić albo tak, na twardo, albo na miękko. Te są niebieskie na miękko, te czerwone są na twardo. Ja biorę dwa gotowe już jajka, zagotowane na twardo, z sosem takim sojowym, słonym. I to już jest fajnie. To kosztuje 18 batów, 2 złote. 2 złote to kosztuje dwa jajka i jeszcze tylko tosty. Tost z szynką dla mnie, a z parówką dla Emi. No i dobra, to jest nasze dzisiaj śniadanie. Dorota nie je na razie nic, bo zbieramy się na lotnisko i wracamy do Pattaji. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście sąsiadów Chińczyków i ruskich i jakie są z tym doświadczenia. Koniecznie podzielcie się w komentarzach. A pamiętajcie, że jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam Was do subskrypcji i zostańcie w tym wideo do samego końca. To, co też jeszcze zauważyliśmy, to w Pattaji praktycznie nie ma Chińczyków. Jest naprawdę bardzo mało. Tutaj na Phuket jest ich o wiele więcej, ale w ogóle to i tak ich jest. To jest 1/10 Chińczyków z tego, co przyjeżdżało tutaj zawsze. Więc nie wyobrażam sobie, jak było tych Chińczyków na przykład jeszcze z 10 razy więcej. To już dopiero tutaj musiało się dziać bardzo
grubo, bo na przykład te restauracje, do których pokazywałem w poprzednich vlogach, są ogromne kolejki, no to właśnie przez tych wszystkich Chińczyków, oni jak przyjeżdżają całymi rodzinami, to jest akurat bardzo fajne, że tak podróżują całymi rodzinami. No, dzieci mają zazwyczaj dużo, może już teraz też to się to po części trochę zmienia w tych Chinach, ale ogólnie jeszcze to, co tutaj można zauważyć, to jak przyjeżdżają czy na targ, czy właśnie do restauracji, no to przyjeżdża zawsze 10 osób do jednego stoliku, a nie 2 czy 3. Także jest to różnica. Także mówię jeszcze raz, nie wyobrażam sobie, jak ich tutaj było 10 razy więcej, przez to było jeszcze 10 razy głośniej. No taki trochę rozkrzyczany naród. Raport z samolotu. Pierwszy raz w tajskim samolocie jest ciepło. Ostatnio jak lecieliśmy, to dosłownie zamarzaliśmy, a obecnie jest dobrze. Mamy większy samolot, więcej miejsca na nogi i jest ciepło. Na razie to jeszcze nie wierzę, pewnie zaraz jak ruszymy będzie zimna cholera, ale to zobaczymy za chwilę. Ale na lotnisku było bardzo zimno. Chciałeś coś powiedzieć? Tak, że pierwszy raz nie jesteśmy dokładnie na skrzydle. Bo tam jest jeszcze blisko, mamy właśnie wyjście ewakuacyjne, co nigdy jeszcze nie mieliśmy przebliżenia. Zawsze mamy na skrzydle, oto on, co mówiło w skrócie. A dzisiaj nie mamy na skrzydle. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć w filmie, gdzie porównywałem Phuket z Pattają, którą też mocno zauważyliśmy i która jest naprawdę dosyć ważna. To powiem ją teraz, bo później pewnie zapomnę. Chciałem tylko powiedzieć, że na Phuket obecnie w mieście Patong nie było komarów. Jestem w mega szoku, bo kiedy byliśmy rok temu, dwa lata temu i tak dalej, to zawsze były komary i nawet było więcej tych komarów niż w Pattaji, a tym razem nie ugryzł mnie ani jeden komar. Można było siedzieć na balkonie całymi wieczorami i nie było ani jednego komara. Emi, ugryzł cię może komar? No, dzisiaj akurat. A dzisiaj akurat? Na serio? Gdzie? Ale w domu? No, tutaj. Co ty gadasz? To taki pech. Naprawdę ugryzł? No. No dobra, to jest jeden komar był. Jeden komar w całym Patong był. Ale akurat mnie ugryzł. Ja akurat ugryzłem, ale wcześniej cię ugryzł, nie wierzę. Kiedyś wcześniej? Nie wiem. Na pewno nie. Cały wyjazd był naprawdę mega bezkomarowy. No, a w Pattaji obecnie za to było, przed tym wyjazdem na Phuket było bardzo dużo komarów. Ciężko było około 20-21 posiedzieć na balkonie. Nawet na plaży też komary gryzą, a tutaj przybyliśmy na plaży, to nie gryzą. No właśnie. No kurde, ważna rzecz. Nie ma komarów w tym roku na Phuket. A jak macie aplikację Flight Radar, to możecie śledzić swój lot. My tu właśnie startujemy, kołujemy już, jesteśmy. O, nic nie widać, dobra, nieważne. W każdym razie to my, ten czerwony samolot, to my lecimy z Phuket do Bangkoku. BKK. Tak to wygląda. Już tu stoimy, tu jest plaża. Tutaj można sobie robić fotki, jak samoloty lądują. Albo... I strasznie wieje piasek, więc uważajcie. Bolą. Właśnie my teraz będziemy startować i wszyscy... Ktoś dostanie piaskiem zaraz po oczach. Komuś czapkę zwieje z głowy tutaj, tym co tu stoją i na nas patrzą. A my tu zaraz będziemy. A jeszcze coś chciałam powiedzieć, startować. To tutaj są takie linie, więc jeśli sobie zmniejszycie, to widać takie linie, które dokładnie lecicie. A tyle, tyle samolotów no, jest. Tyle samolotów w górze jest, że masakra. Zobaczcie to. Masakra. Ile ich jest. A my na razie jeszcze nie wystartowaliśmy. I będziemy za chwilę, gdzie bardzo szybko będziemy lecieć. Więc fajnie. Wiecie, że tu siedzę po środku. Tak? Dobra, trzeba wyłączyć już internet, włączyć tryb samolotowy, więc zaraz już nie będziemy online, już nie będziemy sobie mogli tu podglądać. Ale tak to wygląda. Z racji, że leci tutaj jakiś samolot na nasze lotnisko i musi najpierw wylądować, to my musimy niestety tutaj stać i czekać. Sprawdźmy tylko, kto to leci i skąd. Czekajcie, co ja tu widzę? O kurde, skąd on leci? Hangdu. Hangdu? Air China. Air China. Chengdu. A z jak, z Chin? Z tamtej strony?
Chyba, że podchodzi tylko tak do lądu. A tak, widzicie jak zakręcił? No to leci tutaj jakiś samolot z Chin, który zrobił takie kółko. I leci, i leci, i leci już. Ileś godzin? A nie, 3 godziny 46 minut. To szybko. O, stąd leci. Dobra, bo słabo widać, słaba ostrość, za mały ekran. W każdym razie on musi wylądować i jak on wyląduje, to my startujemy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że teraz on leci z tamtej strony, więc nie będzie takiego dużego jakby piasku, że będzie lecieć, tylko lecą w tamtą stronę. Teraz są silniki i wtedy dopiero jest bardzo duży piasek, bo teraz, jeśli jest w tą stronę, to jakby nic nie odczuwają ludzie, po prostu mogą mu zrobić zdjęcie, a jeśli leci w tamtą stronę, no to właśnie wtedy bardzo dużo piasku i może wam wszystko zbić. I bardzo boli piasek. Cisza i spokój za oknem w mieszkaniu to nieocenione dobro. Nie jeżdżą szybkie samochody, nie gra muzyka, nie ma skuterów, tylko ptaszki słychać. O tak, nieporównywalnie lepiej niż przy głośnej ulicy. Jedynie tylko słychać wodę w basenie, która tylko tak delikatnie uspokaja.